Okej, okay, na tym funcie. Sebastian na funcie? Jakbyś się uparł, też masz głowę z ramionami. No, okej, okay, dobra. To jest z dniowego. Pierwszy sobie biorę na dniowe i rysuję sobie opory i wsparcia. Zawsze tak. I schodzę coraz niżej, nie? Tu mam 4 godziny. No na pewno. Możesz kolor zmienić. Proszę? Kolor zmienić, żeby się wyróżniało może, nie? Mówisz? Dla oka, no. Okej. Co bym sobie zrobił? Schodzę, co tam? Tak, tak, wjeżdżam coraz niżej. No szkół. Co jest? Powiększ ten obraz. O, udało się. Raz. Ok, mam godzinę, 15 minut. No i wiesz, widzę na dniowym, że może się odbiła tam, podwójny szczyt zrobiła, nie? Cena. No to wiadomo, FIBO. O, sorry. Pozycja wejścia. Czyli Sebastian, patrz, tu jest gdzieś moja pozycja wejścia.
No okej, okay. No i cena spada, nie? Cena spada. Tu mam następne wsparcie. 4 godziny. 15 minut. Nie, to jest... 4 godziny. 4 godziny, tak. Tu mam następne. No i zobacz, znowu FIBO, bo przebiło mi ten. Tą pozycję przesuwam tu. A wchodzę następną tu. Czyli to już mam zabezpieczony zysk, wchodzę następną. I tak coraz niżej, coraz niżej. No i przebijamy FIBO. Zobacz, tutaj jest znowu impuls, flaga. Jak mi przebija na dół, znowu jakiś impuls jest znowu na dół, no to znowu biorę FIBO. Tu ci zaznaczę, tu mam wejście. Tu mam następne wejście. A pozycje te przesuwam sobie. No gdzieś tu. Obydwie, nie? Obydwie mam tu. Następną mam tu. Mam jakiś profit, no ale niestety w tym miejscu, się wywala, nie? W tym miejscu wywala wszystko. Chyba, żebyś profit tu wziął, nie? Gdzieś. Na 21, bo tu miałeś okazję, bo ja bym wziął tu, bo zobacz. Poszła cena, wróciła się i tu już te 21 nie może przebić. Ja już bym wiedział, się skapnął, że coś jest nie tak, nie? Bo ten to jest kluczowy 21,79, to jest klucz. No i tak cały czas robisz, aż do końca, nie? Przebije jakieś opory wsparcia, musisz, to jest podstawa, musisz sobie narysować opory wsparcia, nie? Na te drugie, tak. Stop loss, ten stop loss masz tutaj, nie? Czyli zamyka ci wszystkie pozycje od razu. No tutaj zobacz, tu się buja, nie może. Jakbym widział to, że zrobiło... No to bym wchodził znowu tutaj, podwójny szczyt. Wejście tu na oporze. W tym miejscu bym dał stop lossa. Jest przebicie. Powrót. W tym miejscu wejście by było, jak cena powróci poniżej 7,1, by widział te knoty. No to tu, tutaj by było kolejne wejście, to przesuwam. Tutaj. Tutaj wybiła cena tą jedynkę z tego FIBO, widzisz? Proszę? Tu cena wybiła tą jedynkę z FIBO. Tak, jedynkę, no tylko czekam na powrót poniżej 7,9. Aha. Nie wchodzę tu. Jak jest powyżej 7,9 i ten, to już
no to nie ma wjazdu, nie? Dopiero jak powróci z powrotem pod 7-9. Znowu jest impuls na dół, przebijamy FIBO. O, tu doszło do 0,5, nie? Chyba to już jest nawet koniec tego. To jest luka. Cześć, cześć. Cześć. Halo. Jak masz taką lukę na 15 minutach, robisz FIBO i czekasz na zamknięcie luki. Bo z reguły cena wraca, żeby zamknąć lukę, nie? Dokładnie. Moje wejście by było tu. Tu było wejście. Stop lossy znowu tutaj. Trzeci tu. Okej, dobra. I znowu jest wybicie. Okej. Znowu jest wybicie moje FIBO. I następne FIBO kładę. To dzisiaj mi chyba tego brakowało, tego piramidowania. No to jest trudne, wiesz, bo to trzeba umieć czytać. No tu zobacz, tu się znowu odbija 0,5, nie? Tak. Ja bym tu za pierwszym razem na pewno nie wszedł, bo ja bym czekał na 7,9, ale jakbym widział znowu impuls, powrót, znowu tą świecę, no to bym sobie wszedł, nie? A te wszystkie bym sobie przesunął znowu. Gdzieś, poczekaj. Tutaj bym sobie przesunął. A tu jest czwarte wejście. W tym momencie jest czwarte wejście. No i następny jest impuls. Tu jest to przebicie, flaga, no to ja bym stąd liczył. Masz piąte wejścia. Wszystko przesuwasz tutaj, te cztery. Ale to nie ma jak wiesz na żywo, bo to na historię ja też mogę teraz wiesz to bajki wciskać. Tutaj tu na pewno bym nie wszedł, tu bym wszedł. To jest piąta pozycja. No i cena leci, nie może przebić. Znowu. No i też bym wychodził. Jakbym widział, zrobił wyższe, też bym wychodził ze wszystkim, nie? No ale profil i tak by się wyrzucił, nie? Bo tam byś ten profil ustawił na zero. Tak, ale jak już bym widział, że wiesz, cena się cofa, nie? Aha. No to bym już tam, nie? No robił wyższe, nie? Wyższe dołki. Też bym wszystkie zamknął. Te cztery na proficie, ta piąta też na proficie. No i tak do skutku, aż ci się, jak złapiesz czasami trend, no to może mieć 8-10 pozycji otwarte, nie? No tak. Tylko musisz to robić na FIBO, opory wsparcia musisz dobrze odznaczyć, nie? Bo bez tego ani rusz, nie? No teraz jesteśmy w takiej sytuacji,
No i zobacz, to co mówiłem rano, poczekaj jak przybije ten. Nie dam go. Tak, tak, mówiłem, że gorzej normalnie. Nie? Praktykę, najlepiej sobie piramidować pierw zacząć na demo, nie? Poczekaj. Hop, RSI. No, mamy taką sytuację. To zobacz, Sebastian. Nic, nie. Musisz czekać, jeżeli musi mam gdzieś do góry. Czekaj, bo to jest na 15 minutach. Okej, dobra. Zobacz, jak mam gdzieś jest wygięte. Wszystko musi wrócić na lewą stronę, czyli jeżeli chcesz brać sela. To MACD, RSI musi być na górze, po prostu na górze, nie? No teraz sela nie gra się w takim przypadku, nie? Czyli... Czekaj, tu ci zaznaczę. Czyli zobacz, tu miałeś spadki, nie? Tu miałeś spadki. I w tym przypadku się tu nie gra. Tutaj była cena, nie gra się... Nie gra się na sela. Czekasz, jak będzie na drugiej stronie cena. Poszła do góry. Tu może zagrać. W tym momencie było na sell. Tylko to jest dużo, 135 pipsów? O matko. Ale byś zgarnął coś, nie? Byś tu zgarnął. Cena się odbiła, to już miał 78. Odbiła się i następne wejście było tutaj. MACD bardzo wysoko. I kolejne wejście już z malutkim stop lossem. Osobiście bym tego nie grał w ogóle, tego. Bo ja zawsze gram, jak cena jest przy oporze albo wsparciu. Bo wtedy mam mniejszy stop loss. Bo patrz, tak tutaj jest, fajnie, nie? Mhm. Cena doszła do samego oporu. MACD bardzo wysoko. I ten keeper, czy jakoś ten keeper, też bardzo wysoko, nie? I tu śmiało możesz grać sobie na sela. I w tym momencie jest 200 pipsów. No halo. No halo. Teraz wam pokażę. Masz go, chcesz to ten. Tu masz sobie go spisz, jak chcesz. To jest ten. Masz wyjaśnione, jak to działa. Buy, sell. Ale tak tego nie rozumiem.
Poniżej by. Znaczy ja bym kolory zamienił tych strzałek z czerwonej na zieloną. Po prostu. A, to co innego jest. Nie, nie rozumiem tego, szczerze powiem. Dla mnie tu by było zagranie na self. Okej, dobra, nie muszę rozumieć wszystkiego. Masz pisane? Dobra, teraz wam pokażę, tam dałem na Telegram, dałem USD do jena. To i powiedzcie mi, czemu dałem? Alina, dlaczego dałem pozycję na sell? Podwójny wierzchołek. No. Widzisz to? Widzę. Pięknie. Tak, podwójny raz, a później sobie porobiłem RSI trochę inaczej. 80-20. I sobie popatrzyłem, jak on w historii działał. I bardzo fajnie się sprawdzał, nie? Macie plus już? Powinien być plus jakiś, nie? Czy tam... Wystarczy, że dojdzie tutaj, do, gdzie wybiło, zrobi retest i jest 159 plus. Jakieś pytania macie? Pokażę wam to też na złocie. No, tu mam te wyjścia, mam wyjścia. Wiadomo, że za każdym razem nie wyjdzie, ale wchodzić tylko na wyjściach z tego z 20 albo z 80. Wiadomo, że tyle się nie złapie. Ale będę polował na to. Zobaczcie tutaj na przykład jedno wejście, żeby było gdzieś tu. Następne wejście, ale trzecie wejście. Taki ruch tutaj do. Sławek Lech właśnie gra. Kurczę, zapomniałem. Takie wejście tu do wsparcia, ja bym sobie przytrzymał samego czubka. Trzy tysiące, 4000 pipsów, nie? Czyli ja bym tu się pomylił. Nie no, tak bym nie trzymał, nie?
Myślę, a jaki jak to jest to prosa, byś tutaj dłużego, abyś to... Pięćdziesiątki, ja bym dawał pięćdziesiątki. Do stu. O, tak, do stu. Tu. A na mniejszym interwale też tak, czy... Na mniejszy też, mniejszy by był, wiesz? Stop losu, zaraz ci pokażę. Bo z 4 godzin to tak sprawa. Ja lubię, wiesz, lubię się chwycić i mieć spokój. Zobacz. Tu, żebyś miała pudło, bo to by było na baja, ale ja bym nawet na baja tu nie grał, bo to jest bez sensu tu na baja. Obserwować, bo tu flaga. Jak tu jest opór od razu, nie? Tak, ale tutaj ona się rysuje flaga i trzeba patrzeć, gdzie ją wybije, czy górą, czy dole, tak? Tak, 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 ale jak tu już bym widział, że jest na wsparciu i tak. Wyszło mi, to jest co innego. Wjeżdżam do góry. Taki ruch, jakbyś tu do tego oporu, to jest 200 pipsów, nie? Ty masz następne, jest przy oporze, jest ten kanał przy oporze i masz wyjście. Tu by był pierwszy, by był fałszywy pierwszy. Tak? No i teraz ten stoblos, nie? To jest 100 pipsów. No właśnie. Ale ten drugi, tylko to jest to, że nie można... Bo trzeba wchodzić we wszystko. Bo nie wiesz, który będzie ten już... Ten spadkowy. Ale tu też bym nie grał, bo tu kur tak na środku, ani w dupę, ani w oko. Tak. Ale bym tym przy oporze tutaj by było, to bym grał już tego sela, nie? No to tu byś miała wejście, no to... 300? 300, nie? Tak. Następne, tu jest wyjście. No skuwały go. Tu jest następne. Jeszcze trzeba szybko ten, nie? Po prostu zabezpieczać. Tu. No to było piękne wyjście. No i jak tu masz przy tym wsparciu, no to jechać do oporu, nie? Dotknę do oporu, wychodzę. Można dwie pozycje otworzyć. No tutaj coś było. Też ładne wejście. Tutaj pierwszy bym zrobił opór. To by było wejście. No nie wiem, czy bym tu wchodził. Tu już na pewno bym nie wchodził. Chyba, żebym się z FIBA. Poczekaj. Tu bym wziął ten impuls. No, może. Ale tu już by na pewno wchodził. Jakieś pytania? Mariusz? No dopiero szedłem, ominęło mnie chyba wszystko. Jest nagrane. Kasia? No, dobra. Monika? Następna Monika? I następna Monika.
Tutaj na te RSI, jakbyśmy patrzyli, to godziny nie są jakieś tam istotne, nie? Bo to... Nie. Mhm. Tylko teraz tak, to na RSI, w tym wskaźniku się... RSI nie jest standardowe, nie? To 80-20, nie? Tak, ale czy musi cena, może inaczej, wskaźnik wyjść poza tą... Poza musi być, najlepiej poza, no i... To jest pewnie. Ale to jest, to samo nic wam nie pomoże, jeżeli nie będziecie mieli dobrze opory i wsparcia, nie? Tak. Bo najlepiej się gra przy oporze i wsparciu, nie? Bo widać, gdzie jesteś. No, a nie na środku, bo na środku jak jest cena, to nie wiesz. No nie mam nic takiego. Czyli to Tomek tam na 1741 jest opór, tak? Czekaj, gdzie jest? Tak, to z dniowego widać, no. Widzisz? Nie, poczekaj, 1004 godziny, sorry. No teraz został przybity, nie? No tu coś było, nie? 741, nie? 74. Tu coś było. I kurczę, nie wiem, czy oni pójdą tu. No właśnie, też tak podejrzewam. Bo ostatnio podejrzewałem, że zejdą do 1742. I zeszli poniżej. Patrz, to jest taki trójkąt się robi, wiesz? I on może tu i dopiero tu wyskoczyć. No. No tak, ale jeszcze później są jakieś newsy i mogą to zmienić. Na dniowym tak nie tego. Nie na dniowym, zobacz, jedna świeczka to jest jeden dzień, to zanim to dojdzie tutaj do wybicia tego trójkąta, to będzie tydzień. No. Dobra, jakieś pytania? Nagranie, jak będzie, to zaraz wpuszczę, nie? Mhm. No wrzuć, bo ja też właśnie się spóźniłam. Karol, jasne? Wszystko? Możesz mówić? Widzę, odbywajcie sobie, jak to tam wychodziło. Teraz? No, tak, teraz, czy w jakiejś tam krótkiej przyszłości. No, obawiam się, że pójdzie sel, nie? Obawiam się, no. Mi to bez różnicy, ale... Cały czas idzie na sela, kuźwa. Ale to jest jakaś ten, nie? Tu się kanał znowu zrobił. Ja tam myślę, że to na baję raczej pójdzie. Ja tak myślałem cały dzień. Tak samo jak rano, jak ty zagrałeś na te baj, no to ja tam na sel. No tak myślisz, że na baj? Nie, to jest flaga i tu cieknie znowu z powrotem na sela, mi się wydaje. A ja zagrałem, no było przy tym, nie? Było... No wiem. Czekaj, gdzie tu zagrałem? Tu. Był ten kanał. No, wybicie z niego było, korekta. Jest tu ten, wsparcie było i mówię, a to no niestety, nie, poszło na dół, nie. No nie będę się bił z koniem, nie. Dobra, zaraz jak będzie, to opublikuję. Dzięki za przybycie. No, dzięki. No, trzymajcie się.